Cześć, hej, szczęść Boże, dzień dobry. Dla każdego miłe przywitanie. Generalnie tego tematu na moim kanale miałem nie poruszać i w ogóle filmu o tym miałem nie nagrywać, ale nagrywam, ponieważ bez przerwy ktoś mnie o to pyta. Poza tym niektórzy lubią takie tematy. Straszydeł, nawiedzonych domów, tego zła, które gdzieś tam w jakichś rzeczach siedzi z daleka od nas, jest takie sensacyjne, rodem z Hollywood. No to posłuchajcie, co mam wam do powiedzenia na ten temat. Nawiedzony dom w Turzy Wielkiej to jest temat, który ostatnio się bardzo często w mediach pojawia. Oczywiście pojawia się dlatego, bo jest sensacyjny. Dziennikarze, którzy jechali tam i przeprowadzali reportaże, relacje, materiały zbierali dla telewizji właśnie z Turzy Wielkiej. Zazwyczaj ten temat przedstawiają właśnie w takim kontekście zła, które jest gdzieś daleko od nas, duchów, które należą do świata bajek. Tak trochę mało poważnie. Czy duchy istnieją, czy nawiedzone domy istnieją? Czy to w ogóle jest problem, nawiedzony dom? Czy ci ludzie, którzy z tego nawiedzonego domu uciekli, tak zaraz o tym powiem, czy ci dziennikarze, którzy jadą do tej rodziny, która z tego nawiedzonego domu uciekła, czy oni wszyscy są poważni, czy ich pogięło, czy serio? Nawiedzony dom? Wiecie, znam różnych ludzi, znam również takich na przykład duchownych, którzy z szatana robią sobie jaja, nie w takim znaczeniu, że mówią, że on nie istnieje, tylko stwierdzają, że no, opętania rzeczywiście zdarzają się, ale tak bardzo rzadko, że właściwie jak jedno opętanie rocznie się gdzieś tam zdarzy, to już jest bardzo dużo, że raczej zły nie pokazuje się dzisiaj i nie ma ludzi opętanych, raczej to są ludzie chorzy psychicznie. Ci, którzy z tego domu uciekli, też pewnie są chorzy psychicznie, nie? Zacznijmy w takim razie od początku. 6-osobowa rodzina z Turzy Wielkiej wezwała księdza, ponieważ zauważyli, że w ich domu dzieją się dziwne rzeczy, na przykład unoszą się sztuczce, lewitują różne przedmioty, lewitował na przykład nóż i to już jest mało bezpieczne i mało zabawne. Kiedy ksiądz proboszcz z okolicznej parafii przybył do tegoż domu, wcześniej odprawił mszę za całą rodzinę, został później zaproszony przez tę rodzinę do właśnie tego nawiedzonego domu. I oto na oczach tegoż księdza kłódka, która leżała sobie na stole, uniosła się i z całym impetem została ciśnięta przez coś, przez kogoś, przez jakąś moc, przez, nie wiem, zjawę. No to znaczy sama się cisnęła, jeżeli jest to fizycznie możliwe, w stronę tegoż duchownego. Ksiądz uciekł z tegoż domu, krzycząc: ratujcie dzieci, uciekajcie stąd czym prędzej. Czy temu księdzu odwaliło? Czy w ogóle tym wszystkim ludziom tej rodzinie odwaliło? Może oni są psychicznie chorzy po prostu, może widzą rzeczy, których tam nie ma. Nie wiem, nawiedzony dom, serio? Zajmijmy się po prostu czym innym, a nie tam nawiedzonymi domami. Ksiądz proboszcz uciekł przerażony, zresztą ja też bym uciekł przerażony. Generalnie, osobiście nie lubię takich tematów i od razu wyjaśniam. Nie zajmuję się egzorcyzmami, nie współpracuję z egzorcystami. Znam kilku egzorcystów, ale z nimi kompletnie nie współpracuję, żadnej współpracy z egzorcystami nie szukam, ponieważ mi to nie jara, ponieważ nie jest mi... Przepraszam, że mówię może takim językiem dość niewyszukanym, ale żeby do każdego dotarło, mnie takie tematy związane z egzorcyzmami, z demonami po prostu nie jarają, bo ja się sam boję. Tak. Ja nawet trailerów horrorów nie oglądam, jeżeli oglądam, to z wyciszonym głosem, bo wtedy jest mniej straszny taki trailer. Nie zajmuję się egzorcyzmami, te tematy mnie kompletnie
nie pociągają. Mówię o nich na moim kanale tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ dziś pojawia się tyle informacji na temat szatana, na temat działania złego, gdzie się lekceważy szatana, albo gdzie się po prostu opowiada bajki o tym, że on nie istnieje, albo jeżeli istnieje, to jest kompletnie niegroźny, ponieważ przecież Chrystus go pokonał na krzyżu i zmartwychwstał, i to jest prawda. Natomiast musimy wiedzieć o tym, że jeżeli naszą wolną wolą zgadzamy się na to, żeby szatan zamieszkał z nas, w nas, w naszym sercu, w naszej duszy, przez na przykład życie w grzechu ciężkim, to sytuacja człowieka, który nie chodzi do spowiedzi, jest gorsza od osoby opętanej, bo przynajmniej przy osobie opętanej wiadomo, że za chwilę odbędą się egzorcyzmy i demon zostanie wyrzucony. W przypadku osoby, która nie chodzi do spowiedzi i długo u tej spowiedzi nie była, czyli długo jakby swojej duszy nie oczyszczała z grzechów śmiertelnych, jest to duże prawdopodobieństwo, że w jej po prostu duszy demon czuje się bardzo dobrze i raczej nie będzie dawał jej znaków ku temu, aby w niego uwierzyła, i raczej my nigdy, ludzie śmiertelni, zwyczajni, nie zobaczymy demona twarzą w twarz, bo gdybyśmy go zobaczyli, to po prostu prawdopodobnie przestalibyśmy grzeszyć, byśmy do spowiedzi pewnie latali co tydzień, mając wciąż w świadomości to, że demon istnieje, ponieważ go widzieliśmy. Dlatego, jeżeli ja żyję w grzechu ciężkim i nie chodzę do spowiedzi, jestem w gorszej sytuacji niż ten nawiedzony dom, niż osoby opętane. Oczywiście nawiedzenia, opętania są bardzo sensacyjne, ale to jest tylko pewien skutek, ostateczny skutek tego, że demon nad czymś położył swoją przebrzydłą, piekielną łapę. Wracając do tematu nawiedzonego domu w Turze Wielkiej, jest to województwo warmińsko-mazurskie. Oddajmy głos właścicielom tegoż domu. Wszystko zaczęło się od tej cholernej wersalki. Kupiliśmy ją za 100 zł od znajomej. Pierwsza noc minęła spokojnie, ale na drugi dzień wieczorem usłyszeliśmy pukanie do drzwi wejściowych. W sumie nic jakby szczególnego. Ale otworzyłam, ale nikogo nie było. No to jeszcze można by uznać, że jakiś żart, nie? Ktoś sobie jaja robił. A w nocy zaczęły spadać rzeczy z regałów, opowiada blada jak ściana Krystyna Pokrowska, lat 40, która w nawiedzonym domu mieszka z mężem Kazimierzem, lat 48, pozdro dla Kazika, synem Ireneuszem, lat 18, córką Martyną, lat 12 i bliźniakami, Adamem i Ewą, półtora rocznymi dziećmi. W ogóle fajnie nazwali Adam i Ewa. Rodzina na początku postanowiła przeczekać dziwne zjawiska, ale w kolejnych dniach wcale one nie ustępowały. Co gorsza, po tym nawiedzonym domu zaczęły latać zabawki, zaczęły unosić się sztućce, z sufitu zaczęła kapać woda, natomiast podobno dach nigdy nie przeciekał. I ten moment, kiedy już z sufitu zaczęła przeciekać woda, a dach nie przeciekał, spowodował, że ci ludzie uciekli z tegoż domu i poprosili o lokum w Caritasie. I to jest ten moment, kiedy właściciele domu proszą o pomoc księdza proboszcza, który do nich przybywa, który w czasie modlitwy dostaje kłódką w głowę. Później w jego stronę lecą klocki. Na końcu zobaczył w przedpokoju nóż, który wcześniej leżał w kuchni, i w tym momencie, kiedy on wchodził do przedpokoju, ten nóż się unosił. Wtedy właśnie ksiądz proboszcz krzyknął: ratujcie dzieci, uciekajcie stąd. Państwo pokropscy wezwali księdza egzorcystę, ten kazał się pozbyć wersalki i równocześnie nadmienił, że nie będzie mógł tak szybko przybyć, ponieważ ma dużo własnych obowiązków, i to rzeczywiście jest prawda, ponieważ mi umówienie się z moim znajomym egzorcystą, do którego chciałem pójść do spowiedzi, zajęło miesiąc czasu, bo człowiek po prostu nie miał czasu. Egzorcyści nie zajmują się nie tylko egzorcyzmami, najczęściej mają po prostu wspólnotę modlitewną, wspólnotę, z którą mieszkają, tworząc na przykład jakiś
dom rekolekcyjny, znaczy tworząc, prowadząc dom rekolekcyjny, prowadząc rekolekcje. I nam się wydaje, że egzorcyści to są ludzie, tak jak z filmów hollywoodzkich, że oni bez przerwy jeżdżą po chałupach i szukają ludzi opętanych. Nie, oni mają swoje obowiązki duszpasterskie, natomiast posługę egzorcysty sprawują jakby w kontekście duszpasterstwa, ale to jest w ogóle inny temat. Zresztą to księży egzorcystów pytacie, ja nie jestem egzorcystą i nadmienię jeszcze raz, żadnymi egzorcyzmami się nie zajmuję. Nie zajmowałem i nigdy zajmować bym się nie chciał, bo mi to po prostu do zbawienia nie jest potrzebne. Ja sam ze sobą mam problemy i wystarczy mi moich słabości i grzechów. Okay. I teraz, w jaki sposób sąsiedzi, którzy pamiętają jeszcze czasy, kiedy państwo pokropscy nie mieszkali w tymże domu, wyjaśniają całą sytuację. Tam przed wojną mieszkała rodzina o nazwisku Stern, a może Stern? Wymordowali ich Sowieci. Może teraz ci ludzie wrócili zza światów? Zamyśla się mieszkający naprzeciwko Andrzej Chupka, lat 60. Tam rzeczywiście dzieje się coś dziwnego. Mówi też przerażony sołtys Marek Waśkowiak, lat 61, któremu widziałem to na własne oczy w reportażu przeprowadzonym przez jedną z ogólnopolskich stacji. Żona zabroniła, aby do tego domu chodził, ponieważ jeszcze jakiegoś ducha ze sobą przywlecze do ich rodzinnego domu. Rozsądnie w sumie. Co jest ciekawe, że tych dziwnych, paranormalnych zjawisk związanych z tym, że nawiedzonym domem doświadczają także teraz, kiedy już państwo pokropscy tam nie mieszkają. Ich sąsiedzi na przykład w nocy widzą, że w tymże domu są zapalone światła, że ktoś po pokojach chodzi, chociaż przecież tam nikogo nie ma i tam nikt nie mieszka, bo właściciele się wyprowadzili. Że gdy małżonkowie wracają na chwilę do tegoż domu po jakieś swoje rzeczy, to widzą, że po prostu w pokoju lewitują klocki. Że lewitują na przykład sztućce. Nikt mi nie powie, że to jest normalne. No bo nie jest normalne. Nie wiem, jak to wyjaśnić, jeżeli teraz zadajesz mi pytanie, jak to wyjaśnić, nie wiem, no racjonalnie można by to wyjaśnić w ten sposób, że być może znam jakieś prawo fizyczne, które powoduje, że właśnie w tym domu te klocki się unoszą i ta kłódka, kiedy ksiądz sobie siedział i się modlił w tymże domu, to uderzyła go chyba w czoło, czy gdzieś tam, no w okolice tej fejsa, że to światło, które się w nocy zapala, to na pewno to jest jakiś przypadek, bo nie znamy prawa fizycznego, które może być za nie odpowiedzialne. Ciekawe jest to, że ludzie są w stanie uwierzyć we wszystko, byleby nie wierzyć w Chrystusa. Nie? Wierzymy czasami w takie bzdury, w takie dyrdymały, a wszystko po to, żeby siebie usprawiedliwić, aby nie musieć wierzyć w tego Jezusa, który mówił, który nam przekazał jako receptę, jako drogę do nieba, że mamy wziąć swój krzyż i zaprzeć się samych siebie. Dlaczego akurat ten cytat z nauczania Jezusa Chrystusa wspominam? Ponieważ demonowi jest o wiele łatwiej opętać przedmioty, domy, ponieważ tam nie ma do czynienia z wolną wolą. Natomiast demon do naszego życia wchodzi tylko jednymi drzwiami. Przez naszą zgodę, przez życie w grzechu ciężkim, w grzechu śmiertelnym. Jeżeli nie chodzimy do spowiedzi, czyli się nie myjemy, czyli śmierdzimy grzechem, wyobraźcie sobie, że nie mylibyśmy się, czyli nie bralibyśmy prysznica, nie wiem, przez 5, 10, 15 lat, tak jak czasami ludzie młodzi przychodzą do mnie i tak chojraczą, nie? Proszę pana, nie byłem u spowiedzi 10 lat. Ja mówię, fajnie, to tak jakbyś się 10 lat nie mył. Tak jakbyś się 10 lat nie mył. Nie ma czym się chwalić, ziomek. Poziom negatywnego oddziaływania zjawisk demonicznych na nasz rozum, czyli sposób poznania, sposób postrzegania, oceniania rzeczywistości, na naszą wolną wolę, czyli zgoda na grzech albo sprzeciwianie się pokusom, zależy od naszej wrażliwości duchowej, od wyrobienia duchowego, od rozwoju duchowego. To tak jakbyśmy kazali takiemu człowiekowi jak ja, który
nie chodzi na siłownię 3 razy w tygodniu po 3,5 godziny każdego dnia, wziąć udział w na przykład tych, no w tym to, co tam Pudzian jeździł i te co te tiry ciągnął i co te podnosił te takie wielkie opony, no w takich, wiecie, w takim konkursie, w takim, jak to, o, w zawodach strongmanów, nie? Gdyby ktoś mi kazał wziąć udział w zawodach strongmanów, no nie dam rady, ponieważ nie chodzę na siłkę i nie jestem wyrobiony fizycznie, żeby podołać takiemu zadaniu. Tak samo jest z nami. Nie sprzeciwimy się demonowi, jeśli nie chodzimy do spowiedzi, jeśli nie przyjmujemy Eucharystii, czyli jeżeli się nie oczyszczamy z grzechów, jeżeli w to miejsce nie wpuszczamy w Boga, jeżeli nie ładujemy swoich akumulatorów naszej duszy Eucharystią, czyli ciałem Chrystusa. No nie podołamy. Nie podołamy, nie sprzeciwimy się złemu. Co zatem z tym, że nawiedzonym domem w Turzy Wielkiej, województwo warmińsko-mazurskie? Czy jest nawiedzony? Nie wiem. Czy może problem tkwi w właścicielach tegoż domu, bo może żyją w grzechu śmiertelnym i się z tego nie spowiadają? Nie wiem. Z tego, co wyczytałem, to ci ludzie, kiedy ksiądz proboszcz sprawował właśnie za nich mszę świętą, przed tym momentem, kiedy udał się do ich domu, przyjęli komunię świętą, w związku z tym byli u spowiedzi. Chociaż nie, jednorazowa spowiedź to też tutaj niedużo da. Tak jakbyśmy się jednorazowo oczyścili, znaczy umyli i byśmy stwierdzili, że już więcej się myć nie musimy. Zresztą też chodzi o jakość spowiedzi, czy w spowiedzi wyznajemy wszystkie swoje grzechy i tak dalej. To w ogóle jest inny temat. Czy problem może jest w tym, że do tego nawiedzonego domu wracają jego dawni właściciele, rodzina Szternów, którą wymordowali Sowieci? Też tego nie wiemy. Faktem jest, że po pierwsze, szatan potrafi się podszywać pod osoby zmarłe. Po drugie, jeśli wywołujemy ducha, zawsze przychodzi demon, ponieważ szatan się podszywa właśnie pod osobę, którą chcemy wywołać, pod ducha osoby, którą chcemy wywołać. Po trzecie, jeżeli ktoś dobrowolnie otwiera się na zło, to Pan Bóg nie będzie na siłę go przy sobie trzymał i Pan Bóg nawet na siłę nas do nieba nie będzie ciągnął. Mamy wolną wolę. Jeżeli ktoś w sposób swobodny do swojego życia zaprasza demona, i oczywiście nie chodzi mi o to, że jest opętany, tylko że jeżeli w sposób świadomy i dobrowolny decyduje o tym, aby żyć w grzechu ciężkim, czyli lekceważy sakramenty, nie chodzi do spowiedzi, nie przyjmuje komunii świętej, no to demon w jego sercu może robić co chce i pozostanie ukryty. Nigdy nam się demon na oczy nie pojawi, bo tak jak rzekłem na początku, wtedy byśmy po prostu w niego już nie musieli wierzyć, bo byśmy go widzieli i prawdopodobnie robilibyśmy wszystko, aby nie grzeszyć. To by nas zbliżyło do Boga. I tu może być odpowiedź. Przepraszam. I tu może być odpowiedź na pytanie, o co chodzi z tym nawiedzonym domem. Być może właśnie clue tej całej sprawy jest takie. Przez tę słabość, przez ten lęk, przez te zjawiska paranormalne, które w tym domu się dzieją, być może Bóg walczy właśnie o tę rodzinę, aby do niego wróciła. Bogu zależy na każdym z nas. I Bóg, jeżeli wkracza do akcji, to nie przebiera w środkach. Co mam na myśli? Po prostu zrobi wszystko, aby nas do siebie ściągnąć, aby nas od zła oderwać, abyśmy w konsekwencji poszli do nieba. Bóg ze zła potrafi wyprowadzać dobro. W związku z tym proponuję tylko jedną rzecz związaną z tym nawiedzonym domem, abyśmy się za tych ludzi, którzy ten problem mają, po prostu teraz pomodlili do Maryi, do pięknej Kecharitomene. Jeżeli ją o coś prosimy, to Bóg zawsze naszych modlitw wysłuchuje. Pomódlmy się modlitwą, którą przekazał Maryi Archanioł Gabriel. Czyli to nie jest modlitwa wymyślona przez ludzi, wymyślona przez Boga i dana nam z nieba. Panie Boże, ogarnij swoją troską nie tylko tych ludzi z Turzy Wielkiej, ale również z nas wszystkich, którzy błądzimy,
i którzy po omacku szukamy Twojej obecności. Oddajemy Ci się w całości z naszym ciałem, z naszą duszą, z naszym duchem, z naszym sercem, z naszym rozumem. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zabiegajmy o własne zbawienie, ponieważ Bóg, zsyłając nam codzienne troski, cierpienia, słabości, walczy o naszą duszę. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Hej, cześć, szczęść Boże. Na razie, cześć.